Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w kolejnej rozmowie Nowego Ładu. Nazywam się Damian Adamus, a dziś moim i Państwa gościem jest redaktor Rafał Woś, wicenaczelny tygodnika Solidarność, publicysta, komentator, autor wielu książek, w tym najnowszej pod tytułem Dług jest dobry, która jest właśnie przyczynkiem do naszej dzisiejszej rozmowy. Dzień dobry Panie redaktorze. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa. No właśnie, będziemy dzisiaj rozmawiać o nowej książce, o w ogóle długu. Powiemy też co nieco o nowoczesnej teorii monetarnej. Panie redaktorze, na początek pytanie, co Pana skłoniło do napisania tej książki? Skąd pomysł na ten tytuł, który jest tytułem dość przewrotnym, zwłaszcza biorąc pod uwagę takie, można powiedzieć, głównonurtowe podejście do tematu długu i zadłużenia? No wiele się zmienia w przestrzeni publicznej, w debacie ekonomicznej. W ostatnich latach z mojej perspektywy zmienia się na dobre, to znaczy trochę na dobre. Odeszliśmy w ciągu ostatniej dekady od takiego bardzo ortodoksyjnie liberalnego myślenia o gospodarce. Powróciły takie przez lata gdzieś tam eliminowane, wyszydzane teorie podejścia ekonomiczne jak post-Keynesizm czy demokratyczny socjalizm i to się zmienia i z tego powodu bardzo się cieszę, no ale jedna rzecz, jeden taki element jakby nie chce odejść, to znaczy to demonizowanie długu, zwłaszcza długu publicznego. No i żeby trochę ten element odkłamać, żeby trochę pokazać, że bez takiego innego podejścia do tematu długu, bez odrzucenia tych przekonań, że dług to jest coś w rodzaju grzechu, coś złego, czego należy się za wszelką cenę wystrzegać, trudno jest mówić we współczesnej gospodarce, we współczesnym kapitalizmie o jakimkolwiek sensownym planie na rozwój. No i właśnie stąd pomysł na tę książkę i stąd jej realizacja. Oczywiście zmieniają się trochę okoliczności, trochę inaczej sytuacja wyglądała, kiedy pisałem tę książkę, trochę inaczej wygląda teraz, ale co do zasady, myślę, że patrząc też na wyzwania, jakie przed nami stoją, różne wyzwania rozwojowe, no to temat długu wcale na znaczeniu nie stracił. Także myślę, że książka jest jak najbardziej do przeczytania i do przetrawienia również teraz. Mm-hmm. Kolejne pytanie będzie pytaniem od naszych sympatyków, od naszych darczyńców z platformy Discord. Staramy się aktywnie włączać naszych darczyńców w współtworzenie treści, więc jeżeli chcieliby Państwo dołączyć do grona naszych darczyńców i stać się właśnie osobami, które mają wpływ na zadawanie pytań, na kształtowanie naszych treści, to serdecznie zapraszam do wsparcia naszych działań. Linki do poszczególnych form wsparcia znajdziecie Państwo w opisie filmu. No i właśnie pytanie od naszego widza Karola Darczyńcy, który chciałby zapytać Pana o to, jaki jest Pana stosunek do nowoczesnej teorii monetarnej. Mój stosunek do nowoczesnej teorii monetarnej jest bardzo pozytywny. Ja należę do tych publicystów, którzy jako jedni z pierwszych w Polsce zaczęli pisać na ten temat więcej, bo to już parę ładnych lat, jak się tym zajmuję. No i robię to do dziś. I też z radością, z satysfakcją pewną obserwuję, jak nowoczesna teoria pieniądza, MMT z angielska, jak ona zyskuje nowych zwolenników. I jak nawet czasem ci zwolennicy zaczynają już między sobą się spierać, kłócić, to znaczy, że idea rośnie, nie jest już tylko taką niszową ciekawostką, którą się referuje na zasadzie, a wiecie, że tam gdzieś na jakimś uniwersytecie, najczęściej amerykańskim, ktoś napisał to i to, tylko mam wrażenie, że coraz częściej próbujemy się zastanawiać w polskiej przestrzeni publicznej, jak różne elementy nowoczesnej teorii pieniądza można by zastosować również w polskiej codzienności, w polskim kontekście. Więc ja tylko
odpowiadając na to pytanie, polecam również moją książkę, tę i poprzednią. Myślę, że w tej jest stosunkowo najwięcej na temat nowoczesnej teorii pieniądza. Ona też, dług, stosunek do długu jest taką bardzo ważnym elementem wyróżniającym nowoczesną teorię pieniądza, albo inaczej, to nowoczesna teoria pieniądza pozwala spojrzeć na dług w ten sposób, w jaki ja chciałbym, żeby na dług patrzeć, czyli nie widzieć w nim tylko zagrożenie, grzech i coś bardzo złego, czego należy się wstrzegać, ale pewien prastary mechanizm rozwoju społecznego. Ja w ogóle w książce nazywam dług największą innowacją w dziejach ludzkości. Dowodzę, że gdyby nie dług, to nie byłoby nigdy żadnego postępu, bo biedni byliby biedni, a bogaci byliby bogaci, a rozwijać by się mógł tylko ten, kto posiada dostęp do kapitałów, czyli albo ktoś już bardzo bogaty, albo ktoś, kto w jakimś sensie jest częścią tego bogatego świata, kto może swoje rozmaite plany, przedsięwzięcia zabezpieczyć przy pomocy innych takich aktywów, a biedny musiałby co najwyżej sobie na to z boku popatrzeć, gdyby nie dług. I właśnie to staram się w książce pokazać. Jakie są według Pana najważniejsze mity na temat długu? Często jakby porównuje się państwo do gospodarstwa domowego, tak, które powinno mieć zrównoważony budżet. Tutaj nie oddziela się jakby rodzaju zadłużenia, czyli zadłużenia publicznego od prywatnego. No, jakie Pan widzi tutaj największe takie luki w rozumowaniu na temat długu? I dlaczego w ogóle Pana zdaniem, czy każdy dług jest dobry? Czy każdy dług jest dobry? No zacznę od tych takich fałszywych przeświadczeń na temat długu. Jakiś czas temu, chyba tydzień czy półtora temu, odbyła się w Sejmie Polskim debata nad odwołaniem minister klimatu Pauliny Henik-Kloski z reprezentującej Trzecią Drogę. Henik-Kloski bronił marszałek Hołownia, jej polityczny patron. I oczywiście, ponieważ Kloska jest częścią koalicji, no to cała koalicja grzecznie zagłosowała za i odrzuciła wniosek opozycji o to, żeby Kloskę odsunąć. A jaki był powód zgłoszenia tego wniosku? No powodem było to, że od 1 lipca będziemy mieli w Polsce wyjście z takiego osłaniania obywatelom wzrostu cen energii. To rozwiązanie, które wprowadził PiS jakiś czas temu, teraz ono się kończy. No i opozycja twierdziła, że w zasadzie no to niezbyt to dobrze dla Polaków, Polek i Polaków, polskich obywateli, że nagle państwo się wycofuje z takiej ważnej dziedziny życia i rachunki za prąd Polkom i Polakom wzrosną. No i Hołownia, broniąc Henik-Kloski, powiedział coś takiego, że my nie drukujemy pieniędzy, cytuję niezbyt dokładnie, ale mniej więcej chciałem się oddać myśl, my nie drukujemy pieniędzy, PiS miał na wszystko, bo PiS drukował pieniądze, to są słowa Hołowni, my tak nie robimy, my bardzo ostrożnie obchodzimy się z pieniędzmi Polek i Polaków, wiemy, że jeśli wydamy na to, to zabraknie nam na coś innego. W związku z tym nie możemy dalej tego programu ciągnąć. No i to jest taki sposób tłumaczenia, przez który przebija fakt, że Szymon Hołownia i prawdopodobnie przygniatająca część jego politycznego otoczenia właśnie rozumuje, patrzy na politykę gospodarczą tak jak pan powiedział, to znaczy stawiając znak równości pomiędzy gospodarstwem domowym a państwem. No i to jest tego typu myślenie, które działa mniej więcej w ten sposób, że skoro gospodarstwa domowe, skoro obywatele muszą uważać na to, żeby nie wydawać w dłuższym okresie więcej niż zarabiają i muszą bardzo pilnować swoich wydatków, nie mogą, to jest takie hasło bardzo popularne, żyć ponad stan, no to w związku z tą analogią również tak samo powinno funkcjonować państwo. No i to jest taka zasada, którą starają się kierować w życiu publicznym liberałowie, to znaczy do pewnego stopnia. No, liberałowie zawsze przy pomocy tego rozumowania krytykują różne ich zdaniem
niepotrzebne wydatki publiczne, niepotrzebne dla liberałów wydatki publiczne to są wydatki zazwyczaj trafiające do słabiej sytuowanych grup obywateli, czy takie wydatki, które są skierowane na wyrównywanie szans, wyrównywanie stanu posiadania, no i jakieś umożliwienie rozwoju w ten sposób. No liberałowie generalnie nie lubią tego typu wydatków, więc wtedy mówią, no nie stać nas, my byśmy chętnie wszystkim dali, no ale nie stać nas, my nie drukujemy pieniędzy, tak jak mówił Hołownia kiedyś, Jacek Rostowski w czasie pierwszej koalicji, pierwszego rządu Tuska, minister finansów mówił, że pieniędzy nie ma i nie będzie. No, my nie drukujemy pieniędzy, jest jakby taką nową, uśmiechniętą wersją tamtego hasła. No i to myślenie charakterystyczne dla liberałów jest zabójcze z punktu widzenia rozwoju ekonomicznego, no bo ono właśnie sprawia, że państwo nie może odgrywać roli takiego napędzacza gospodarki i takiego mechanizmu, który w demokratycznym społeczeństwie jest w demokratycznym, kapitalistycznym społeczeństwie jest bardzo często jedynym sposobem na albo na rozwój, albo na uczynienie społeczeństwa bardziej równym, albo na rozwiązanie różnych problemów społecznych, których w kraju mieć byśmy nie chcieli, takich jak wykluczenie, bieda, pęknięcia społeczne i tak dalej. Wszystkie te rozwiązania da się zrobić, wszystkim tym problemom da się zaradzić dzięki aktywnej roli państwa. No ale żeby aktywna rola państwa mogła zaistnieć, to państwo musi się aktywnie zaangażować w postaci wydawania pieniędzy. Państwo wydając pieniądze uruchamia pewne procesy, zaczyna coś budować, zaczyna się coś dziać w gospodarce, koniunktura zaczyna się ruszać. Nierówności udaje się zniwelować. Można rozwój gospodarczy oprzeć na szerszych grupach społecznych. To się tam po pewnym czasie wypłaca, bo włączamy do obiegu gospodarczego szerokie masy społeczne. No ale na pewno krótkookresowo, a często i średniookresowo, teraz powiem dlaczego, efektem ubocznym takiego działania może być dług publiczny. Liberał powie, że tak nie może być, nie może być żadnego długu publicznego, bo dług publiczny jest oznaką słabości, złego zarządzania, jest jak zła gosposia, która nie potrafi zaplanować swojego budżetu. No i tutaj przekonujemy, że właśnie o ile w przypadku gosposi może to być prawdą, o tyle w przypadku państwa jest to zabójcze. Zwolennicy MMT idą nawet dalej, bo oni powiadają, że w zasadzie dług, pewien poziom zadłużenia jest dobry również w dłuższym okresie, no bo zawsze nadwyżka sektora publicznego byłaby deficytem sektora prywatnego, to znaczy każde państwo bardzo łatwo mogłoby sobie założyć, nie chcemy mieć żadnego długu, będziemy właśnie jak ta dobra gosposia. No to co, zaczynamy operację ściągania pieniędzy z rynku. Państwo ma bardzo duże możliwości zrobienia tego, państwo może podwyższyć podatki na przykład do w zasadzie do dowolnego poziomu. No i zaczyna ściągać pieniądze od przedsiębiorców, od gospodarstw domowych przy pomocy podatków, parapodatków, wysokiej ceny energii i tak dalej. To jest możliwe, to da się zrobić. No i efektem tego oczywiście będą zrównoważone finanse, zero długu po stronie władzy publicznej, zero długu po stronie państwa. Natomiast zobaczmy, co się dzieje po drugiej stronie. Te pieniądze wycofane z rynku, to są pieniądze zabrane przedsiębiorcom na rozwój, to są pieniądze zabrane obywatelom, przez to skazuje się ich na brak stabilności, to bezrobocie bardzo często, bo koniunktura siada. To jest bardzo wiele negatywnych zjawisk po stronie sektora prywatnego. Więc cóż z tego, że tutaj sobie wyczyścimy finanse i będziemy właśnie jak ta dobra gospodyni, jeżeli po drugiej stronie dokonamy jakiegoś totalnego armagedonu gospodarczego. Mądry polityk powinien o tym pamiętać, mądry polityk powinien wiedzieć, że bardzo często dużo bardziej ze społecznego punktu widzenia opłaca się mieć dług publiczny niż dług prywatny, bo te długi bardzo często one są albo. Jeżeli państwo mocniej zaangażuje się i ułatwi szerokim masom dostęp do różnych dóbr, właśnie poprzez polityki publiczne, inwestycje, dopłaty, tańszy prąd i tak dalej, to dzięki temu
pojedynczy obywatele, ja, pan i inni, będziemy mogli mieć niższy dług prywatny, bo nie będziemy musieli pożyczać jako ja, pan i wszyscy inni na spełnienie tych naszych różnych potrzeb pojedynczych. Więc w tym sensie nie można, na pewno nie można, to jest rzeczywiście dobrze, że pan zwrócił na to uwagę, największy błąd traktowanie państwa jako takiego większego gospodarstwa domowego. To kompletna bzdura. Jedna z największych, ale nie jedyna. Mhm. Chciałbym przejść dalej i do tematu, który również pan wspomina w swojej książce, mianowicie kryzysu zadłużeniowego w strefie euro. No, głównym aktorem tutaj była Grecja, natomiast również Włosi są, że tak powiem, podatni na pewne wpływy polityczne, które idą za tym, że po prostu ich wysoki poziom, nie są oni emitentem waluty, w której są zadłużeni, tak? Będąc w strefie euro, nie mają oni wpływu stuprocentowego na politykę monetarną i w ogóle politykę całościową Europejskiego Banku Centralnego. Kryzys zadłużeniowy Grecji pokazał, że no te wysokie zadłużenie ma jednak swoją istotną cenę polityczną. Tak naprawdę no Grecja stała się półsuwerennym państwem w pewnym momencie, kiedy to po prostu Unia Europejska i zewnętrzni aktorzy narzucili jej drakońską politykę oszczędzania. No i właśnie, czy to nie jest też dowód na to, że w pewnych uwarunkowaniach dług jest zły, zwłaszcza kiedy nie jesteśmy emitentem waluty, w której się zadłużamy? Faktycznie sytuacja, ten tak zwany kryzys zadłużeniowy w strefie euro, on jest sytuacją bardzo niebezpieczną i bardzo dobrze, że pan wymienia właśnie Włochy, bo Włochy to jest taki przykład, taki kliniczny pacjent. Włochy to jest kraj, który w ciągu ostatnich dwóch dekad dokonał gospodarczego regresu. To znaczy 20 lat temu włoskie współczynniki gospodarcze, choćby włoskie PKB per capita, było na poziomie wyższym, realnie wyższym niż jest dziś. No tam po odliczeniu inflacji oczywiście. Więc Włosi na pewno należą do tych krajów, którym uczestnictwo w obszarze wspólnej waluty się bardzo, bardzo nie opłaciło. No zresztą przynajmniej najpóźniej od 2015 roku, wielu widziało to już wcześniej, dostrzegamy, że projekt wspólnej waluty euro no jest projektem no ekonomicznie nieoptymalnym, a i politycznie coraz bardziej wątpliwym. No politycznie, ekonomicznie on prowadzi do zubożenia takich krajów, części krajów wspólnoty, takich jak Włochy, Grecja czy Hiszpania w tej chwili, a politycznie to się oczywiście przekłada na spadek zaufania do instytucji, jaką jest Unia Europejska, i taki napędza ten kryzys wewnątrz Unii Europejskiej. I oczywiście nasi euroentuzjaści nie lubią o tym mówić, bo oni lubią ustawiać świat w takich kategoriach, że jest to dobra Unia Europejska, która robi co może, żeby ludziom nieba przychylić, i są jakieś takie złe, populistyczne pomioty, zwłaszcza w Europie Wschodniej, Środkowo-Wschodniej, ale nie tylko, którzy chcą to zniszczyć, najczęściej z powodu inspiracji jakichś zewnętrznych, bo nie podoba im się ten fantastyczny wzrost siły, i geopolitycznej siły i potęgi, jaką jest Unia Europejska. No, to nie tak działa. No, każdy, kto obserwował politykę europejską właśnie w ciągu poprzedniej dekady, ten widzi, jak mocno Europa sama sobie zapracowała na tę wzrastającą krytykę strefy euro, i znaczy tę wzrastającą krytykę integracji europejskiej, jaka narasta od tego kryzysu w strefie euro z powodu, po pierwsze z powodu sposobu, w jaki skonstruowana jest strefa euro, po drugie sposobu rozwiązania problemu w strefie euro, który został rozwiązany w ten sposób, że po prostu tych najpierw tym krajom, które wstępowały do strefy euro, mówiono: wchodźcie, to będzie nowy pomysł na integrację gospodarczą, gdzie będzie panowała zasada jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, słabszym trochę pomożemy, w razie czego jak przyjdzie kryzys, poradzimy sobie razem, jesteśmy silniejsi. No a potem, kiedy ten kryzys rzeczywiście nadszedł,
narracja zmieniła się na to wasza wina, wy musicie teraz zacząć pracować, wy Grecy, wy Portugalczycy, wy Hiszpanie, wy Włosi musicie pracować tak ciężko i dobrze jak my, Niemcy, Holendrzy i Austriacy, żebyście mogli nam dorównać. No, prawda jest oczywiście inna, to gospodarka włoska wcale nie jest jakoś dużo, znaczy pracuje się w gospodarkach włoskiej i niemieckiej, nawet powiedział, że na korzyść Włoch to porównanie wypada, ale nieważne. Ważne jest to, że ten projekt właśnie tutaj spektakularnie na naszych oczach się wykrzacza. No i jeśli pan mnie pyta, czy istnienie strefy euro jest dowodem na to, że dług może być zły, to odpowiem tak, jest to taki dowód, ale on nie tyle świadczy o długu, co właśnie o sposobie zniewalania narodów przez narody i ludzi przez ludzi poprzez schemat długu, ale w ramach narzuconych im różnych takich instytucji gospodarczych, takich jak w tym wypadku jak strefa euro. I o tym też sporo w książce piszę, to znaczy piszę o tym, że dług, ponieważ dług jest tak niesamowitym narzędziem rozwoju społecznego, no to sięga po niego bardzo wielu ludzi i narodów. Ale z drugiej strony każda popularna idea, każde popularne narzędzie, wokół niego gromadzi się wielu takich, którzy próbują na tym stanie rzeczy zarobić. I trochę najczęściej właśnie robią to w ten sposób, że konstruują jakąś machinę, gdzie z długu zamiast tej trampoliny do wybicia się wyżej robi się taką klatkę, z której potem nie sposób wyjść. Więc jeżeli już jakąś mamy z tego wyciągnąć wszystkiego naukę, no to historia ostatnich 15-20 lat w Unii Europejskiej uczy nas, że by pod żadnym pozorem kraj na takim poziomie rozwoju, jakim były kraje południa niegdyś, na jakim jest teraz Polska, nie wchodziły do obszaru wspólnej waluty z krajami, które są w tym momencie na innym poziomie rozwoju, takimi jak Niemcy, Austriacy, Holendrzy, bo to się po prostu musi źle skończyć. Możemy się integrować gospodarczo, możemy się integrować politycznie, możemy się kolegować, ale uwspólnienia prawa do emisji własnej waluty bym się w tym wypadku nie pozbywał, i to jest to, czego nas uczy historia strefy euro, i to jest coś też, o czym ja piszę w swojej książce. Mhm. Wspomniał pan o tym, że dług może być albo trampoliną, albo klatką. No właśnie, najpopularniejszy taki podział długów, może nawet nie podział, czy... Mówi się o tym, że dobrze jest zadłużać się na produktywne inwestycje, czyli na taką właśnie trampolinę, która po prostu generuje jakiś taki mnożnik do rozwoju gospodarczego, przez co no, ten dług po prostu będzie zostanie spłacony w ramach tego, że uzyskamy wyższy wzrost gospodarczy i jakby te inwestycje będą produktywne. No jednocześnie mówi się o tym, że taką klatką jest zadłużanie się na cele konsumpcyjne. Widzimy też to w tak młodym pokoleniu często, że po prostu media społecznościowe i jakby takie oczekiwania, presja społeczna powoduje to, że młodzi ludzie często żyją ponad stan, no właśnie zadłużając się indywidualnie na cele konsumpcyjne, na cele no po prostu, żeby pewny status społeczny uzyskać, posiadając najnowszy telefon, wycieczki po całym świecie i tak dalej. Czy zgodzi się pan z takim podziałem długów, że dobre długi to są długi, z których środki są inwestowane w produktywne inwestycje, natomiast przede wszystkim złe długi to są długi, które no, przejadamy na konsumpcję? Ja bym się nie zgodził z takim postawieniem sprawy, bo ona jest, to jest zazwyczaj podział dokonywany ex post, to znaczy albo podział, który ma na celu ocenienie czyjejś postawy wobec długu, która nam się z różnych przyczyn nie podoba. Bardzo trudno jest z góry określić, jaki wydatek na jakim polu przyniesie jaki
zwrot. Ja często jestem pytany jako publicysta ekonomiczny, w co inwestować pieniądze. Nie, tam, panie Rafale, w co inwestować pieniądze? Czy złoto, czy może kryptowaluty, a może whisky, albo obrazy? Ja niezmiennie odpowiadam na to pytanie. Drodzy Państwo, inwestujcie przede wszystkim w siebie. To jest najlepsza inwestycja. Najlepszą inwestycją jest inwestycja w siebie. Inwestycja w siebie może być najróżniejsza. Inwestycją w siebie może być zapisanie się na jakiś kurs, który pomoże nam, nie wiem, na przekwalifikowanie się w kierunku zajęcia, które nas bardziej pociąga, ale nie zawsze tak będzie, bo znam wielu ludzi, którzy skończyli już 16 kursów kolejnych i od 5 albo 10 lat nie mieli wolnego weekendu, ale bynajmniej nie są ani bogatsi, ani szczęśliwsi. Wręcz powiedziałbym przeciwnie, im raczej bym doradzał to, żeby zainwestowali w swój wolny czas, na przykład w to, żeby zamiast mieć cały czas sprawdzać, czy nas gdzieś indziej nie ma i czy tam gdzieś nie będzie lepiej, spróbowali być tu i teraz i nie wiem, poświęcili się swoim najbliższym przyjaciołom, budową relacji i tak dalej. To też jest inwestycja, ale której nie zmierzymy pieniędzmi. No, wydatek konsumpcyjny, oczywiście bardzo łatwo potępić, powiedzieć, że ach, ktoś żyje ponad stan, nie jest mu potrzebna taka wycieczka albo nie jest mu potrzebne, nie wiem, przecież może mieszkać w mniejszym mieszkaniu albo nie wiem, może się gorzej ubierać, albo może nie wychodzić wieczorem w piątek na piwo, tylko kupić sobie browara w Żabce i posiedzieć przed telewizorem, czy tam przed komputerem, nie siedzi raczej już przed telewizorem, nikt rozsądny. No ale to też, to, czy to będzie dobre rozwiązanie? No niekoniecznie. No, również inwestycją jest czasem właśnie to, żeby robić rzeczy, które mamy przekonanie, że życie polega na robieniu tych rzeczy, a odmawianie sobie w kółko wszystkiego też nie jest dobrą drogą. Ja jestem przedstawicielem pokolenia, które taką pierwszą świadomość polityczną zyskiwało w latach 90., a które dojrzewało na początku XXI wieku, kiedy perspektywy dla młodych ludzi w Polsce uchodziły za no nie najlepsze. Było bardzo wysokie bezrobocie, wychodziliśmy z trudnych lat 90., było takie przekonanie, że jak ktoś już znajdzie pracę, to powinien się jej trzymać i pracodawcę po rękach całować, że w ogóle coś takiego znalazł, a najlepiej to, żeby godzić się na wszystko, nie brać w ogóle wolnego nigdy, nie chodzić na urlop, właśnie w weekendy to brać jakąś drugą, trzecią pracę i tak żyć. No i bardzo wielu ludzi niestety, nawet jak im się trochę poprawiła sytuacja, to wcale się tego nie oduczyli, bo jakby umieć odpoczywać też trzeba umieć. No i to jest to coś, co u wielu ludzi szwankuje. Więc odpowiadając na pańskie pytanie, ja nie chcę się stawiać w roli takiego kogoś, kto mówi, że są dobre, produktywne inwestycje i to są te inwestycje, co do których widzimy, że tam w kroku numer 3 będzie z tego zysk i monetyzacja. Złe inwestycje to są takie, których monetyzacji nie ma. Nie, tak tego nie postrzegam. To znaczy ja bym chciał, żeby dzięki takim mechanizmom jak dług, ale też dzięki temu, że żyjemy w dość bogatym, rozwiniętym społeczeństwie, żeby można było w ramach swoich własnych osobistych strategii rozwoju robić różne rzeczy, czasem trochę poeksperymentować, ale też właśnie nie wkładać wszystkich, nie kierować, nie lokować wszystkich swoich nadziei, ambicji tylko wokół hasła opłacalna przyszłość zawodowa. Musi być też czas na życie, bo inaczej cała ta nasza, wszystkie te wysiłki po prostu sensu nie mają. Ostatnie pytanie dotyczy tego, o czym pan wspomniał na początku,
czyli powrotu tych keynesowskich różnych, może nieliberalnych spojrzeń na gospodarkę. Polska wchodziła w ten globalny system kapitalistyczny, trzecia RP się zaczynała w dobie takiego triumfu neoliberalnego myślenia. W latach 90. mówiono w Polsce, że najlepsza polityka przemysłowa to brak polityki przemysłowej. Przez lata byliśmy bombardowani takim ultra neoliberalnym spojrzeniem na gospodarkę, na relacje społeczne również. Wydawało się, że w 2015 roku po przejęciu władzy przez PiS mamy do czynienia z pewną korektą. Również jeżeli sobie spojrzymy na inspiracje intelektualne Mateusza Morawieckiego i jego planu Morawieckiego, tej strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, no to mamy tam inspirację modelem państwa rozwojowego azjatyckiego. Pan Morawiecki pisał wstęp do książki Marianny Mazukato Przedsiębiorcze państwo, czyli takie z gruntu nieliberalne i proaktywne z perspektywy państwa podejście tutaj było uskuteczniane. No jednocześnie teraz widzimy, jak pan wspomniał tutaj, te argumenty marszałka Hołowni odnośnie do stabilności budżetowej, no mam wrażenie, znowu mamy powrót do takiego fiskalnego, ortodoksji fiskalnej. Czy nowa władza wróciła, po prostu cofnęła te 8 lat pisowskiego troszeczkę zmiany paradygmatu gospodarczego? Z jednej strony widzimy hojne transfery socjalne, tak, czy zapowiedzi, tutaj może nie hojne, ale no, mamy pewne znaki tutaj, chęć podwyższenia kwoty wolnej. Tu Donald Tusk się opowiadał za tym, żeby jeszcze bardziej przyspieszono wdrożenie 800+. Z drugiej strony no, podejście do inwestycji rozwojowych i samego zadłużenia wydaje się, że się nie zmieniło. Jak pan ocenia, czy tutaj nowa władza odrobiła tę lekcję zmieniającej się globalnej perspektywy i jakichś paradygmatów myślenia odnośnie do gospodarki, czy po prostu wróciła na swoje stare kolejny sprzed 2015 roku? Na to pytanie możemy odpowiedzieć, jakby dzieląc tę odpowiedź na dwie części. To znaczy najpierw możemy posłuchać tego, co o sobie samej mówi ta władza nowa. I ta władza mówi, że odrobiła lekcję. Przynajmniej spora część tego bloku obecnej władzy mówi, że odrobili lekcję. Mówią, że jednak wielu rzeczy się nauczyli, że są inne czasy i tak dalej. Mówili tak nam trochę, jak było jeszcze no, tam kilka lat temu. Teraz im bliżej było do tych wyborów, tym mam wrażenie ta władza już, a teraz jak już przejęli kontrolę zupełnie, no to też tak już trochę się z tego retorycznie, znaczy mniej już mówi, że się czegoś nauczyła, ale to chyba tylko dlatego, żeby nie dać satysfakcji zwolennikom PiS-u, albo inaczej, żeby dalej podbudowywać to swoje przekonanie, na którym doszli do władzy, że wszystko, co było w latach 2015-2023, to było bardzo złe. No, to się bardzo kłóci, jakby mówić, że jesteśmy radykalnym antypisem i wyzwolimy was Polacy od PiS-u, a jednocześnie robić w gospodarce to samo, co robił PiS. No więc oni trochę tak próbują pożenić jedno z drugim. W dużej mierze wielu elementów pisonomiki nie zmieniają, natomiast na pewno nie Prawo i Sprawiedliwość nie ma co liczyć tutaj na jakieś tantiemy z tego powodu. No to jest taka, powiedzmy, ta ich warstwa retoryczna, albo tak jak sami o sobie myślą. Oni myślą, że się zmienili i oni myślą, że kontynuują najlepsze elementy polityki pisowskiej. A teraz analiza tego, co robią, to jest druga część odpowiedzi na to pytanie. No tutaj bym jednak zwrócił uwagę na to, że przy całej tej opowieści i polityków obecnej władzy i sprzyjających im mediów, że ten rząd kontynuuje najlepsze, najbardziej udane polityki Prawa i Sprawiedliwości, nawet jeśli nie pod tą nazwą, no to trochę tak nie wygląda, no bo na wielu polach mamy do czynienia albo z takim wstrzymaniem wysiłków, no to głównie widać na polu inwestycji rozwojowych. No i tu oczywiście jest hasło CPK, ale nie tylko. No na przykład kilka dni temu
przez media przemknęła taka informacja o tym, że rząd nie podjął wysiłków w celu zagospodarowania pieniędzy, które w Krajowym Planie Odbudowy przygotowane były na odbudowę infrastruktury produkcji leków w Polsce. To był jedno z pól takich, na których KPO miało działać. No KPO jako część tego ogólnoeuropejskiego programu inwestycji właśnie mających wychodzić naprzeciw tym rzeczom, które namierzyliśmy w czasie pandemii, że ich brakuje. No i jednym z takich obszarów było właśnie to, że się jak wybuchła pandemia, to się okazało, że w Europie i na Zachodzie ta infrastruktura strategiczna produkcji leków no, została outsourcowana, nie ma jej, jest już dużo mniejsza niż była. No i był taki pomysł, żeby to odbudować. No i rzeczywiście transza pieniędzy została przygotowana, tam są pewne założenia, które trzeba spełnić. No i rząd teraz ogłosił, znaczy nie ogłosił właśnie, to dziennikarze bardziej zapytali rząd, czy rząd zamierza coś z tym zrobić, bo to już terminy mijają. Rząd powiedział, nie zamierzamy nic z tym zrobić, więc de facto odpowiedź jest taka, że tych inwestycji, sięgnięcia po te inwestycje nie będzie. No więc jeśli chodzi o takie rzeczy, to faktycznie jest regres wobec tego, co było przed rokiem 2023. A jeśli chodzi o programy takie rozwojowe, społeczne, no to znowu rząd Donalda Tuska będzie Państwa przekonywał, że oni przecież kontynuują kluczowe posunięcia socjalne PiS-u, bo przecież nie cofnęli programu 800+. Ale czy w praktyce przez następne lata nie nastąpi jakiś rodzaj popsucia tego programu i wprowadzenia tam jakiegoś kryterium dochodowego na przykład, albo wymogu podjęcia pracy, co już kompletnie zmieni logikę funkcjonowania tego systemu, tego zupełnie tak pewni być nie możemy. Podobnie jak z wolnymi niedzielami, czyli z takim rozwiązaniem, które zostało wylobowane przez Solidarność w czasach poprzedniej władzy. No na razie wciąż jeszcze to rozwiązanie jest. Natomiast wiemy, że trwają prace wewnątrz koalicji, tu akurat po stronie trzeciej drogi ogniskują się te wysiłki, żeby to zlikwidować, żeby to zmienić. I pewnie takich rozwiązań będzie z czasem przybywało. No i tu moim zdaniem będziemy widzieć, że liberałowie, nawet jeśli mówią, że odrobili lekcję, to trzeba ich bardzo pilnować, bo w praktyce, nawet jeśli im się wydaje, że odrobili lekcję, no to bazują na pewnych swoich liberalnych przeświadczeniach, z których wychodzi im, że powinni zrobić tak i tak, co niekoniecznie musi być dobre dla nas wszystkich. Mhm. O długu, zadłużeniu, o tym, czy dług może być dobry i również stanie polskiej debaty ekonomicznej, rozmawiałem z panem redaktorem Rafałem Wosiem. Dziękuję panie Rafale za rozmowę. Dziękuję bardzo. A ja dziękuję państwu za uwagę i do usłyszenia.